Siemanko, Damian z tej strony, witam Was serdecznie. Jestem dzisiaj na Okoniach. Ci, którzy oglądali mój ostatni film, wiedzą, że niestety połamałem wędkę drugi raz w tym roku. Na ratunek przyszedł mi mój kolega Max. Maxie, dziękuję Ci bardzo. Pożyczył mi swojego mikroflexa do 7 gram. Także póki mi nie przyjdzie wędeczka z Mistrala, będę łowił właśnie mikroflexem. Poszukam Okoni. Mam za sobą taki fajny kanał. Jest dość spokojna woda. Także mam nadzieję, że coś fajnego wpadnie. Życzcie mi powodzenia, a ja zabieram Was na wodę. Dobra, pora pościągać wszystko. Tym razem delikatnie, oczywiście nie chcemy powtórki z tego, co nam się stało ostatnio. No, powiem Wam, że się nie spodziewałem, że będzie tak chłodno. A może dlatego, że tak pędziłem po prostu. I czy inaczej, są jakieś 3 stopnie na plusie. Zobaczymy. O! Atak piękny. Mały szczupaczek, ale atak przedni. Też patrzcie, delikatnie, ledwo zapięty. No już uspokój się. Wyciągając spod bieraka. Okej. Taki szczupły. Jegomość, uciekaj, nie w tą stronę. Dobra, zmieniamy. No, spróbujemy. To można też klasyfikować jako raczek kreaturka, no bo to niby jest ryba, ale z takim ogonem dziwnym, takim nienaturalnym, więc jak coś złowimy, to ciągle to można, pamiętajcie, podczepić pod raczka, umówmy się tak. Dobra, fajnie pracuje. Zobaczymy, może akurat coś tam tutaj siądzie na to. Znaczy coś, w sensie okoń oczywiście. Siedzi. Myślałem, że to jest gałąź, że tak po prostu od tak ciągnąłem. O, co to? Szczupal? Następny do kolekcji dzisiejszej. Szczupal, na pewno szczupal. Tak jest. Taki nerwaniec. Dobra, dalej z tobą nie idę. Chcę, żebyś mi oddał przynętę.
przynęte. Zaraz zobaczymy jak jest. O Jezus. Przynęta delikatnie zahaczona i chciałbym cię jak najszybciej wyhaczyć, tylko musisz mi się tutaj poddać. Delikatnie, delikatnie. Ledwo co można powiedzieć. Może wypuścisz? Gdzie tam wypuścisz, jak już puknąłeś to. Dawaj tu do mnie. Dawaj do mnie. Ciężki. Mały, a ciężki. Patrzcie jak delikatnie wziął zdjęcie. Tak jest. Ładny gagatek, tak około 70 cm myślę, już go tutaj puszczamy. Tak jest, uciekaj. Dobra, słuchajcie, tak było wczoraj, musiałem się zwinąć do domu. Po 7 godzinach biczowania wody wpadły tylko dwa szczupaki. Szczupaczki, a tak naprawdę to był jeden z lepszych dni w ciągu ostatnich 2 tygodni. Nie wiem, czy to jest ten czas między właśnie wiosną a zimą, kiedy jednego dnia jest plus 10, drugiego to ja tylko teraz za mną sypał do niedawna śnieg i było 0 stopni. Te rybki kompletnie są nieaktywne, no więc postanowiłem wrócić jeszcze dzisiaj. Podejrzewam, że gdybym wrzucił jakąś tamtę do wody, to prędzej czy później złapałbym konia. Ale już od 2 tygodni założyłem sobie, że właśnie będę polował na okonie przy pomocy raczków i złowię go, choćby nie wiem co. A poza tym nie mam już tant, po prostu skończyły mi się wszystkie. Za 4 godziny wylatuję do Polski. Tam już czeka na mnie nowa dostawa właśnie tant od Pro Spin Baits, także po powrocie się zacznie. No a dużymi krokami już zbliża się u nas sezon pstrągowy, także myślę, że za 2 tygodnie właśnie pojawię się na pstrągowej rzeczce i też myślę spróbuję tant, zobaczę jak się sprawdzą. Na jakichś hakach oczywiście bezadzierowych. No dobra, ale wracając do tematu, mam jeszcze jakieś 2 godzinki łowienia. Już miałem za sobą godzinę, oczywiście nic się nie wydarzyło. Idę na miejsce, z którego kilka razy wyciągnąłem już fajnego okonia. Po drodze minę miejsce, z którego wyciągnąłem sandacza i tak dawno i spróbuję tam szczęścia. Zobaczymy, także zostańcie ze mną. Siedź. Siedzi rybka i znowu szczup. Jest malutki szczupaczek. Znowu lekko.
No i co, w międzyczasie sypał śnieg. Teraz jest słońce na niebie, niebieskie niebo, no z chmurami. A ja oprócz tych trzech szczupaczków nic nie złapałem, także dzisiaj na pewno i wczoraj zresztą i przez ostatnie dwa tygodnie nie był czas na okonie, także mam nadzieję, że będzie lepiej. No tak jak mówię, już w niedługim czasie przejdę się na Pstrągi i tam poszukam swojego szczęścia, także mam nadzieję, że podobał się film. Jeśli tak, to proszę zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, a ja z wami spotkam się już niebawem w następnym filmie. Trzymajcie się, połamania, hej!